Jaka jest Wasza ulubiona zupa z dzieciństwa? Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni razem z Mariuszem, który jest moim operatorem. Cześć Wam! Lubicie zupy owocowe? Zostańcie, bo będzie pyszna, letnia zupa jagodowa. Obejrzyjcie przepis, zapraszam. Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jesteśmy również na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Ewo, bardzo się cieszę, że spodobał się pani przepis na bułeczki orkiszowe. Do zrobienia zupy owocowej jagodowej będzie nam potrzebne dosłownie kilka składników. I będą to jagody, krobia ziemniaczana czy też mąka ziemniaczana, erytrytol lub inny słodzik czy też zwykły cukier i jeszcze woda, w której musimy ugotować jagody. Do wody wsypujemy jagody, a z jagódek możecie zrobić sznelody jagodowe. Wspaniałe akurat o tej porze roku. Dodajemy erytrytol i dodajemy go tyle, jakiej potrzebujemy mieć słodkości zupę. Stawiamy na kuchnię i od zagotowania gotujemy 3 minuty. Mieszamy, żeby erytrytol się rozpuścił. Jagody się zagotowały, zmniejszamy i gotujemy dosłownie 3 minutki. Nie przykrywamy już pokrywką, bo niestety jagody lubią wykipieć. Do mąki ziemniaczanej wlewamy ociupinkę wody i rozprowadzamy ją, żeby się rozpuściła. I pod koniec gotowania wlewamy tą rozpuszczoną skrobię. A z takich jagódek możecie zrobić również pyszne pierożki z jagodami. Kliknijcie kartę. I wlewamy rozpuszczoną skrobię. Mieszamy i jak się zagotuje, to wyłączamy. Taką zupkę owocową oczywiście podajemy z kluseczkami. Kształt kluseczek jest dowolny. U mnie będą to akurat nitki. I zupka jest gotowa. Taką zupkę możemy oczywiście sobie zawielić śmietaną. Możemy to zrobić w całym garnku, albo każdy może sobie zrobić indywidualnie takiego kleksa na talerzu. Życzę wszystkim smacznego! Powiem Wam, że zupa jagodowa to jest moja ulubiona zupa owocowa z dzieciństwa. Bo chodziłam z mamą na jagody, a później oczywiście musiała być zupa i pierogi z jagodami. Nie mówiąc już oczywiście o jagodziankach. Dziękuję Wam za czas, który spędziliście ze mną. Dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia zupy owocowej wiśniowej i zupy pomidorowej. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!